Cześć kochani, witam was bardzo cieplutko, mam nadzieję, że was wszystko w porządku. Dzisiejszy film jest prawie w 100% zasponsorowany przez Agnieszkę Gnieleczkę, która 3 tygodnie temu przyniosła mi garść kosmetyków i powiedziała: Aga, proszę cię, wypróbuj je i powiedz mi, co o nich myślisz. I stosowałam te kosmetyki regularnie przez te kilka ostatnich tygodni i pomyślałam sobie, że to już jest fajna okazja, żeby właśnie nagrać film z serii Kosmetyki w akcji. Nie chciałam, żeby ten film był bardzo długi, dlatego wcześniej nałożyłam już podkład i dzisiaj użyłam Shiseido Sun Protection Liquid Foundation, bardzo wodoodporny, z filtrem 42. Ja mam go w kolorze SP40, to już jest końcówka, on stoi tak do góry nogami, żeby wszystko ściekło, bo kończy mi się. Jest to jeden z najlepszych podkładów, jakie używałam latem i naprawdę, naprawdę go wam polecam. Ma bardzo dobre krycie. Dobry też duży filtr, nie mam mu nic do zarzucenia, broń Boże. Oprócz może tego, że daje dość takie modowe wykończenie, czyli będzie się sprawował dla cer tłustych i mieszanych. Ja zawsze uwielbiałam połączenie właśnie tego podkładu razem z rozświetlaczem Becky. Na razie go nie mam, ale rozświetlacz już do mnie niedługo będzie szedł, także jestem bardzo podekscytowana. I tego podkładu nie nałożyłam pod oczy, pomimo tego, że mogłam to zrobić. On może troszeczkę pod oczami naszą tą skórę wysuszać. I chciałam wam specjalnie pokazać działanie, mam nadzieję, że będzie to widać na kamerze, nowego produktu z firmy Benefit Fake Up. Jest to taki specjalny korektor pod oczy, który ma też właściwości nawilżające. I co mnie bardzo zdziwiło, że pierwszym składnikiem w składzie tego kosmetyku jest, słuchajcie, olej rycynowy. Naprawdę nigdy wcześniej nie spotykałam się chyba z żadnym z kosmetykiem do makijażu, który właśnie swój skład zaczynałby od olejku. Ja mam go w kolorze 01 i też będę miała dla was niespodziankę, bo firma Benefit bardzo uprzejmie dała mi też inne rzeczy, których ja po prostu nie będę w stanie wykorzystać i z chęcią się z nimi, z wami podzielę, ale na razie jeszcze muszę pomyśleć, jak to zrobić, jak to zorganizować. I jeszcze takie naprawdę zwykłe okoliczności, bo kilka dni wcześniej czekałam na Gawa, mało już spał i włączałam telewizor, nie było nic ciekawego, tylko program w telewizji QVC, to są takie telezakupy. Nie wiem, starzejecie chyba, że takie rzeczy oglądam, ale to już chyba mówiłam wam wcześniej. Tam właśnie był pokaz makijażu firmy Benefit. Jedna właśnie z pań mówiła, że jaki jest taki sposób na nakładanie właśnie tego kosmetyku i zaraz wam to pokażę i mam nadzieję, że to zadziała. Nie nakładamy go bezpośrednio pod oczami, gdyż tam i tak pada cień z naszych rzęs i tak naprawdę to nic nie zmieni. I robimy po prostu taki trójkąt, który możemy teraz albo rozsmarować pędzlem, albo naszymi palcami. I mogę wam powiedzieć od razu, że już widzę, bo nie używałam tego korektora zbyt często, to jest chyba mój dopiero drugi raz, także nie jestem w stanie, broń Boże, to nie jest recenzja tego produktu, to jest tylko i wyłącznie pokazanie wam, jak on wygląda, jak się sprawuje na mojej buzi. Jest bardzo kremowy, naprawdę jest niesamowity, niesamowicie się przyjemnie go rozprowadza na pod oczami. I to zauważyłam też poprzednim razem, że zupełnie nie wchodzi mi w takie te mini zmarszczki, które mam. Naprawdę dobrze się nosił i jak widzicie rozświetlił, nie wiem, czy to w kamerze dobrze widać, mam nadzieję, że go dobrze roztarłam. Tutaj w moim usterku jest w sam raz, mam nadzieję, że moja kamera tego nie okłamie. Nie wydaje mi się, żeby zakrył jakoś tam ogromnie tutaj tęsienie z tej strony, może ewentualnie troszeczkę jeszcze dołożę. Nie chcę też przedobrzyć z nim. Też oczywiście nasza budowa oka anatomiczna czasami może uniemożliwić dokładnie takie dokładne zakamuflowanie jakiejś niedoskonałości, bo po prostu to jest niemożliwe, nie możemy, chyba że będziemy sobie kości łamać. Dobra, tak to wygląda. I teraz korzystając z zasady, że płynne kosmetyki nakładamy na płynne kosmetyki, to chciałabym wam powiedzieć o różu, który właśnie między innymi przyniosła mi Aga do testowania, żebym powiedziała wam kilka zdań, co o nim myślę. Sporowałam ten korektor czy nie, bo tutaj zupełnie inaczej widzę w tym świetle. Jest to korektor z firmy Maybelline Cream Blush, nowa technologia podobno. Bardzo łatwa do rozcielania konsystencja i z tym się zgadzam. Przepiękny kolor numer 01, który się nazywa Nude Velvet, tak wygląda. I jest to naprawdę przepiękny, przepiękny produkt, który możecie aplikować na kilka sposobów. Możecie to zrobić albo palcem, jeżeli macie ochotę, albo możecie też użyć tego pędzla, ja tak właśnie zrobię dzisiaj. I niestety na jego niekorzyść jest tak, że to co mam, moje przemyślenia na temat tego produktu są identyczne jak Agi, że niestety, ale bardzo, bardzo szybko znika z buzi i bez różnicy na jaki podkład go nałożymy i no po prostu się na mojej buzi nie trzyma i nie wiem, tak samo, nie wiem, może to jest spowodowane po prostu rodzajem mojej cery, nie mam pojęcia, no ale
produkt niestety jakoś tak specjalnie na mojej buzi długo nie istnieje. Dzisiaj nie użyję bronzera, co jest dla mnie zupełnie też nowością i chcę tylko pokazać Wam właśnie, jak wygląda ten róż. Tutaj jeszcze też, także no to od Was zależy, możecie wypróbować, jeżeli może macie inny typ skóry, to może u Was się sprawdzi. U mnie i u Agnieszki niestety ma taki sam efekt, czyli niezbyt długo się na buzi trzyma. I tutaj jeszcze tak szybko na kości policzkowe, też tutaj na górze, odrobinka rozświetlacza tego WhatsApp, które dostałam w paczce ze Stanów. Bardzo lubię ten kolor, naprawdę jest świetny. I go rozcieram palcem, bo niestety nie wzięłam ze sobą tutaj pędzla, który by mogło to zrobić, ale palce też super sobie z tym radzą. Teraz przyszła kolejny kosmetyk, który miałam okazję testować dzięki Agnieszce i jest to takie piękne cudeńko, takie cudowne w takim atlasowym opakowaniu i w środku mamy jeszcze piękniejsze opakowanie, naprawdę bardzo cieszące oko. I jest to puder z firmy Chanel, w środku mamy lusterko i bardzo mięciutki pędzelek, którego ja nie używam. Tak wygląda sam produkt. On jest w kolorze 20 i też ma w sobie filtr 15. Puder, który nadaje taki delikatny połysk naszej skórze. I ja do jego aplikacji użyję takiego dużego pędzla i nałożę go tutaj w te miejsca stresowe. Tutaj jeszcze może sobie zerknę w tym malowym lustreczko, żeby nie popełnić jakiegoś błędu przed kamerą. Ojejku. Dobrze, że nie wypiłam. Co jeszcze zauważyłam? Że ten produkt cudownie pachnie. Oj, cudo. Róża naprawdę pięknie. I Aga też razem z tym pudrem przyniosła mi jeszcze jeden kosmetyk, który niestety nie jest w oryginalnym opakowaniu, bo uległ zniszczeniu, ale na szczęście to nie ja to zrobiłam, tylko Agnieszka. I tutaj są, słuchajcie, tutaj były sprasowane kulki, nie sprasowane, tylko no, sprasowane kulki z firmy Guerlain, które też pięknie pachną, normalnie za każdym razem, jak otwieram to pudełeczko, są cudowne, które mają bardzo podobne działanie do tego pudru. I właśnie Aga chciała mnie zapytać, żebym ja mogła je porównać. I niestety nie jestem w stanie pomóc, bo moim zdaniem oba te kosmetyki są bardzo fajne, bardzo ładne, dają wykończenie na buzi i naprawdę ciężko by mi się było zdecydować, które bym bardziej wolała. Nie wiem, naprawdę nie wiem, ale no, z tego, co Aga mówiła, ten jest troszeczkę mało wytrzymały, jest bardzo delikatny i bardzo łatwo niestety je zniszczyć. Tego oczywiście nie będę jej specjalnie tłukła, żeby sprawdzić, jak są wytrzymałe. I teraz przyszło kolejne brwi. Jakiś czas temu miałam okazję poznać osobiście Asię Maxi, którą możemy nazwać śmiało polską królową brwi na YouTubie. I poprosiłam ją, czy nie miałaby ochoty właśnie może pomóc, może troszeczkę moim. No i Aśka się zgodziła. I dzisiaj mam nadzieję, że uda mi się chociaż po części odtworzyć to, co stworzyła Asia na moich brwiach. Użyjemy do tego produktu z firmy AquaBrow. Ja mam go w kolorze 25, czyli to jest aż. Dosłownie taką maciubcio kropkę wyciskam tutaj sobie i z kośnym pędzelkiem, o takim dość... A Aśka chyba używała pędzla z firmy Makeup Forever, ja takiego nie mam. Ten też powinien działać. I teraz bez stresu zupełnie postaram się odtworzyć to, co zrobiła Asia. Zaczynamy od dołu. I podobno mój problem polegał na tym, że źle jak gdyby nakierowałam górną tą część swojej brwi. Powinna być bardziej przesunięta do nosa, nie tak daleko, jak ja miałam ją wcześniej. I tutaj sobie z tej od dołu muszę dorysować troszeczkę więcej ich, żeby sprawiały wrażenie takiego bardziej łagodnego oka. Tę linię na dole tak też wyrównać. Ja tu pewnie z tymi brwiami troszeczkę się pobawię, także to przyspieszymy, albo zobaczymy się, jak już będą skończone moje bad boys. Mam nadzieję, że jest równo. Ja w lusterku widzę równość, ale generalnie zawsze widzę równość, a później okazuje się w kamerze, że wygląda to inaczej. One się wydaje teraz bardzo ciemne, ale uwierzcie mi, że to jest taki sam kolor jak moje włosy. I oczywiście jak nałożę resztę makijażu, szczególnie jak zrobię rzęsy, to będzie jeszcze lepiej wyglądało. I chcę tylko jeszcze powiedzieć, że zachęcam Was bardzo do obejrzenia filmu Ewy Red Monster Lipstick, która zrobiła fajny pokaz właśnie, jak używać tej farbki do brwi na dwa sposoby. Także możecie się od niczegoś może jeszcze nauczyć, jak macie ochotę oczywiście, a pewnie macie. No i teraz przechodzimy do oczu. Aby troszeczkę bardziej zagęścić i zaznaczyć moje oczy, i szczególnie moje jasne rzęsy, użyję
takie kredki w takim stalowym kolorze. To jest akurat kredka z firmy MAC, ale możecie użyć jakiekolwiek. Wiem, że też bardzo dobre kredki żelowe robi. Ewa, ja kiedyś miałam je, ale ona mi się już niestety skończyła. I teraz z takim płaskim pędzlem też dociskam tą kredkę, ten kolor do tutaj przy linii rzęs. I jeżeli macie ochotę, możecie to, też to zrobić z tej strony, tak jak gdyby od spodu, od dołu. Jak wszyscy będziemy cicho, to będziemy mogli posłuchać, jak Gavin czyta książkę Jamesowi. Jak już rozprowadziłam i delikatnie roztarłam tą kreskę, to teraz zrobię taki delikatny kolor i użyję cienia kremowego z firmy Maybelline, kolor Tattoo. I to jest kolor numer 45, Bold Gold, który wygląda w ten sposób. Ja go nałożę palcem, bez zbędnych ceregieli, i aplikuję go bezpośrednio na powiekę, delikatnie rozcierając. Dla osób, które mają tłuste powieki, oczywiście może w tym momencie musicie użyć jakiejś bazy. Kolor nie jest jakoś specjalnie intensywny, ale mi na takim efekcie nie zależy. Dlatego podoba mi się to, że tak po prostu się delikatnie się naokumieni. I teraz zbudować może troszeczkę koloru temu makijażowi, no bo w sumie taki, no jest lato cały czas, jakby nie patrzeć. W Londynie nie, ale u Was na pewno. To na dolną linię rzęs nałożę, pod dolną linię rzęs nałożę kredkę wodoodporną z firmy Make Up Forever, nazywa się Aqua Eyes w kolorze 12L. I to jest taki niebieski kolor, dość dziwny. Z tym kolorem bym powiedziała, trzeba uważać, bo można niechcący, niechcący dać sobie efekt takiego podbitego oka, a tego nie chcę. Mam nadzieję, że dzisiaj ja tak nie będę wyglądała. Tą kreskę delikatnie roztarłam i teraz w kącikach, tutaj w środku, w kącikach oczu nakładam rozświetlacz. Rozświetlacz tylko pigment z Maca Vanilla, który jest cudotwórcą w moim przypadku i naprawdę daje piękne wykończenie. Nakładam też go tutaj pod łukiem brwiowym. I uwieńczeniem makijażu oka będzie maskara, też z firmy Chanel, którą można było dostać z magazynu Stylist. Wystarczyło się zarejestrować na stronę. Jest to maskara, którą też właśnie dała mi Agnieszka. La Volume. W czarnym kolorze, która ma bardzo dużą szczotkę, zobaczcie, w porównaniu do mojego oka, z dość dziwnymi wypustkami, które są duże. Jest to szczotka chyba silikonowa. Te włoski nie są takie cienkie, one są dość duże, przypominające takie płaskie trójkąty. Nie wiem, zrobię Wam brzmienie, to może to zobaczycie. I ona jeszcze zupełnie nie podpasowała, gdy sklejała jej rzęsy strasznie, a u mnie nie ma tego efektu, nie wiem, jaka jest różnica. I powiem Wam, że naprawdę bardzo ładnie wydłuża rzęsy i podoba mi się, jak wygląda. Cały makijaż uwieńczyłam pomadką z firmy Catrice w kolorze 210 Kiss Kiss Hibiscus i nałożyłam taką jedną cieniutką warstwę, roztarłam ją palcem. I to wszystko. Koniecznie dajcie mi znać, co myślicie o makijażu, co myślicie o kosmetykach, które użyłam, czy macie może, czy miałyście może z nimi do czynienia i co o nich myślicie. I oczywiście bardzo dziękuję w tym momencie też Agnieszce, która zechciała użyczyć mi swoich kosmetyków, która zmusiła mnie tak właściwie do tego, żebym je przetestowała. I bardzo Was serdecznie pozdrawiam i trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia, słyszenia niedługo. Pa!